Zapraszam Państwa na wystawę dotyczącą cielesności galerii Schody, która odbywa się w ramach 5. Festiwalu Równe Prawa do Miłości, organizowanego corocznie w okresie okołowalentynkowym przez kampanię przeciwko homofobii. W tym roku zaprosiliśmy Daniela Sali oraz Tomasza Karabowicza. Wybrali oni prace, które nawiązują do cielesności. Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu ta wystawa i będą Państwo licznie oglądali ją w Galerii Schody. Jest ona dostępna do oglądania od 9 do 15 lutego, codziennie w godzinach od 13 do 18. Zapraszam. Adam Szołka. Witam serdecznie w Galerii Schody na wystawie prac mojego autorstwa. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić wizję nas samych, ale też i wizję poniekąd samego siebie. Ponieważ w swoich pracach portretując inne osoby, czasem są to osoby przypadkowo napotkane w moim życiu, staram się przedstawić część samego siebie, którą w nich odnajduję. Ta deformacja, którą widać na części moich prac, jest celowym zabiegiem. Przez deformację staram się ukazać pewne aspekty naszej osobowości, niejednokrotnie na pierwszy rzut oka niewidoczne przy spotkaniu z człowiekiem. Zapraszam Was serdecznie na wystawę. Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Witam serdecznie i chcę powiedzieć, że moje malarstwo obejmuje dosyć szerokie spektrum, jeżeli chodzi o tematykę. Ale tutaj na tej wystawie w Galerii Schody są wyselekcjonowane tylko i wyłącznie akty męskie. Jest to jeden z motywów, którym ja się zajmuję i który mnie też fascynuje, ponieważ fascynuje mnie męskie ciało jako symbol właśnie sportowca, czy wręcz właśnie żołnierza, który jest no, takim właśnie osobą silną i umięśnioną. I właśnie ja to przedstawiam na swoich aktach jako właśnie mężczyznę, jako symbol właśnie takiej jakby siły fizycznej i siły takiej witalnej. I więc maluję też ludzi młodych, którzy jakby też są właśnie witalni i też seksualni, sprawnie seksualnie. I w związku z tym właśnie te pokazane tutaj na wystawie akty no, mają taki charakter właśnie trochę atletyczny.